O ptakach warto pamiętać już od późnej jesieni, dlatego że mimo iż mają one wtedy jeszcze możliwość samodzielnego zdobywania pokarmu, mogą już zacząć się przyzwyczajać do miejsca, w którym wtedy, kiedy nadejdą mrozy, kiedy nadejdą śniegi, będą mogły znaleźć pożywienie, dlatego że musimy pamiętać, iż w ciągu zimy, kiedy jest bardzo długa noc z niskimi temperaturami, wtedy ptaki wykorzystują całe zapasy energetyczne zgromadzone w ciągu dnia i gdy budzą się rano, wtedy ich organizm jest bardzo wygłodzony, bardzo potrzebują tej energii i będą się przemieszczały do pierwszego miejsca, gdzie będą pewne, że ten pokarm tak bardzo im potrzebny w tym momencie znajdą. Dlatego, jeżeli przystępujemy do zimowego dokarmiania, musimy pamiętać właśnie o tym, żeby dokarmić systematycznie. Jeżeli obawiamy się, że z powodu obowiązków czy innych czynników, nie wiem, długich zaplanowanych wyjazdów, nie będziemy w stanie zagwarantować tej systematyczności, to lepiej po prostu nie zaczynać dokarmiania, niż przerywać je w tym najbardziej newralgicznym, najtrudniejszym dla ptaków okresie. Warto zadbać o właściwy pokarm wykładany w karmniku, dlatego że powinny być to pokarmy dostosowane do ptaków, jakie karmnik odwiedzają. I takim uniwersalnym pożywieniem są na przykład nasiona słonecznika. To może być zarówno słonecznik łuskany, jak i niełuskany i tak naprawdę różnica głównie polega w tym, ile czasu później trzeba poświęcić na sprzątanie. To, co jest bardzo popularne, to na przykład dokarmianie ptaków, głównie sikor, za pomocą słoniny i to jak najbardziej jest wskazane. Przy czym należy pamiętać, aby słonina nie była ani solona, ani wędzona, dlatego że ptaki, zwłaszcza solonego pożywienia, nie powinny otrzymywać. No i jeżeli dokarmiamy w ten sposób, należy pamiętać, aby tę słoninę regularnie zmieniać, mniej więcej co 2 tygodnie i na pewno zdejmować ją na okresy odwilży, dlatego że ona wtedy bardzo szybko jełczeje i staje się dla ptaków po prostu niebezpieczna. My co pewien czas dostajemy od ludzi informacje, że oni dokarmiają wróble, dokarmiają mazurki i sikory. Natomiast co pewien czas przylatuje do ich karmnika krogulec, czyli taki mały gatunek ptaka drapieżnego, taki mały jastrząb. No i na te ptaki poluje. Co zrobi, żeby nie polował? No nic nie robić najlepiej, dlatego że jeżeli dokarmiamy ptaki, musimy pamiętać, że dokarmiamy wszystkie ptaki i krogulec nie jest w żaden sposób gorszy. On też korzysta z dokarmiania, tylko no, w pośredni sposób. Natomiast na pewno nie należy mu też za bardzo tego ułatwiać, czyli na przykład nie należy stawiać karmnika w takim miejscu, gdzie ptaki w sytuacji zaskoczenia przez krogulca, bo on poluje z zasiadki, a więc właśnie biorąc ptaki z zaskoczenia, one będą chciały uciekać jak najszybciej na wszystkie strony i nie mogą na tej drodze ucieczki znajdować się żadne przeszklone powierzchnie, na przykład to nie mogą być wobec tego przeszklone werandy. Obserwacje ptaków przy karmniku są niezwykle interesujące i jest to, myślę, coś znacznie ciekawszego niż oglądanie filmów przyrodniczych, nawet jakichś niezwykle egzotycznych miejsc, dlatego że no, tutaj jednak mamy do czynienia, no, na filmach też są prawdziwe zwierzęta, ale tutaj rzeczywiście jesteśmy takimi naocznymi świadkami tych różnych scen i tutaj można obserwować między innymi, jak wyglądają interakcje pomiędzy różnymi gatunkami, które gatunki są bardziej agresywne, które są takie dominujące, a które po prostu czekają na swoją kolej, aż inni się najedzą i samemu będzie można z tego dokarmiania skorzystać. Na pewno nie jest tak, że gdybyśmy nie dokarmiali ptaków, że im by się coś bardzo złego stało, dlatego że ptaki występowały u nas na znacznie wcześniej niż ludzie zaczęli myśleć o takim celowym, umyślnym dokarmianiu. Natomiast myślę, że dokarmianie jest istotne chociażby z tego względu, że w ten sposób my poznajemy ptaki. Wiele osób zaczynało swoją przygodę znacznie, bym powiedział, poważniejsze z ptakami właśnie od tego przydomowego dokarmiania i dzięki temu stajemy się bardziej wrażliwi również na ich potrzeby poza tym sezonem jesienno-zimowym.